Trwa realizacja projektu LIFE w Radomiu. Plan, który zakłada adaptację do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej, wchodzi w decydującą fazę. Tworzyliśmy przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na Potoku Północ. Oferty firmy mogą składać do dnia 25 września do godziny 8 nad ranem. Planowane otwarcie ofert jest o godzinie 8.30, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z procedurą. Planujemy wtedy poddać dalszemu procesowi weryfikacji oferty w celu wyłonienia zwycięzcy przetargu. Projekt zakłada spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu. W ramach projektu LIFE będziemy budować tam zbiornik retencyjny. Jego celem, tak jak sama nazwa wskazuje, będzie odprowadzanie nadmiaru wody opadowej, retencja wody w okolicy. Zbiornik wodny będzie pełnił także inne funkcje, z których zdaniem prezydenta korzystać będą mogli okoliczni mieszkańcy. Na Godowie, gdzie mamy taki zbiornik, w tej chwili ławeczki, drzewka, jest gdzie odpocząć, jest gdzie pospacerować i mam nadzieję, że właśnie takim miejscem dla mieszkańców osiedla nad Potokiem i Gołębiów i pierwszy będzie ten zbiornik retencyjny, który się pojawi między liniami kolejowymi. Od momentu uzyskania pozwolenia środowiskowego realizacja projektu na Potoku Północnym potrwa nie dłużej niż rok.